Witam szanownych Państwa, 325 filmik o gitarach. Siemanderko, siemandereczko. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest efekt, który nazywa się jebany. Znaczy jebany. Taki królik. Je. Królik je. Że coś królik zjada. W sensie jebany królik. Wyprodukowano go w Polsce i produkuje go Tomek, który jest właścicielem takiego tutaj labelu, firmy Tony Meganza Amplification Motherfuckers. Oczywiście na początku muszę bardzo serdecznie tutaj znowu podziękować Miro Jaczkowi, który zapoznał mnie z tą firmą. Po prostu się tam odezwałem do Dunca już na własną rękę. I właśnie efektem tej tutaj rozmowy i tego wszystkiego jest ten oto Tony Meganza jebany. YB, czyli YB02 Germanium Booster. Jest to boosterek. O boosterkach będzie jeszcze przy okazji efektów Joyo, które mam nadzieję otrzymać, jeśli chodzi o boosterki. Na razie na nie czekam, a jeśli tylko się pojawią, to sobie porównamy również z tym efektem i tamte efekty też są dla boosterów. Natomiast wtedy pogadamy w ogóle, czym są boostery itd. itd. Kto się w temacie boosterów orientuje, ten wie, co to jest. Na krótko jest to po prostu jest to taka podbitka. Można to użyć do czystych barw, żeby nie dodawać przesteru, tylko żeby dodać raczej takiego lekkiej głośności, lekkiego takiego przysterku niby lampowego. Szczególnie się to sprawdza na właśnie lampowych piecach, ale też wykorzystałem inne sytuacje, o których Wam zaraz opowiem. I na jakichś tam crunchowych barwach można tym dopalić, po prostu wzmacniać, żeby zagrał trochę ostrzej, żeby dostał trochę więcej harmonicznych, żeby trochę tam zagrał z większą mocą i z większym jakby distortionem, ale też nie do końca jest to distortion. Nie jest to przester, jest to raczej taka podbitka, taka typowa podbitka, czyli booster do wykorzystania w solówkach, na przykład do wykorzystania, jak mówię, przy jakichś tam wzmacniaczach z dobrym crunchem, gdzie potrzeba podbitki. No jak wiecie, nie wszyscy używają IMG81 albo jakichś tam blackoutów, czy jakichś, nie wiem, super distortionów od Duncanów, czy znaczy od DiMarzio, czy distortionów od Duncana. Są ludzie, którzy używają singli, którzy używają P90, którzy grają bluesa i w bluesowych barwach takie rzeczy jak booster się przydają, ale też w metalu i jak ktoś ma słabsze przetworniki, to czasem mu taki właśnie boosterek może też dopomóc, słuchajcie. Z reguły boosterki podbijają, czasem dodają jakąś częstotliwość. Ten tutaj ma takie coś, że dodaje jakieś tam, pewnej barwy, zmienia na swój sposób troszeczkę charakterystykę brzmienia instrumentu, dodaje takiego nosowego środeczka troszeczkę, ale nie aż tak bardzo, jak na środku trzymał, wiecie, Schenker swoją kaczkę, więc generalnie nie jest to tego typu podbicie. Po włączeniu tej, takiego paciorka FAT mamy takie dodanie, no właściwie to tak jak się to nazywa, FAT, no zaczyna się robić grubo, tłusto zaczyna się robić i zaczyna się robić troszkę więcej basu. Mnie się bardziej podoba ten efekt w modzie fadowym niż w modzie bezfatowym, czyli więcej tłuszczu mi się bardziej podoba. A gałeczka mniej więcej od godziny 12 zaczyna się coś takiego, że jest to równa głośność. Tutaj możemy nawet sobie troszeczkę bawić się w ten sposób, że odejmiemy sobie tego sygnału. To jest taka ciekawostka. A dodawanie sygnału zaczyna się właśnie tak mniej więcej od połowy, troszeczkę przed połową. To jest to, że bawimy się tym, że można to przesterować. Oczywiście na maksa daje to już na czystych barwach. Tak to się zrobiło głośno, że musiałem ściszyć końcówkę, bo było za głośno. I do czystych barw doszedłem mniej więcej tak, że fajnie grało. Znaczy fajnie grało, jak było tak, ale za głośno na warunki mieszkaniowe. Natomiast jak bawiłem się tak, to fajnie to robiło i w czystych barwach też pomaga to i już na przykład tak ustawione dodawało takiego charakterku. No ma ten efekt dosyć ciekawy charakter, który można wykorzystać brzmieniowo i nie jest to taki tylko i wyłącznie booster, który w jakiś tam sposób tylko podbija, tylko jak mówię, no ma jeszcze jakiś tam swój charakterek. Fajnie brzmi, oczywiście dosyć specyficznie, oczywiście jest to tylko i wyłącznie do jakichś tam specyficznych użytków, kto lubi boosterki. Ja specjalnie boosterków użytkownikiem nie jestem, lubię po prostu czysty kanał, lubię po prostu crunchowe kanały, lubię swój kanał Leeds Marshalla, także lubię sobie to podopalać różnymi przesterami, ale Nigdy w życiu jakoś tak za bardzo nie byłem zwolennikiem dopalania, chociaż kiedyś grałem na crunchowym brzmieniu i używałem Marshalla Blues Breakera, takiego z tej serii, co jest Dive Master i Shred Master, i on był wykorzystywany jako booster. Miałem taki okres czasu, że łączyłem tak 2/4. To jak do końca, jak powiedziałem, do końca przez ten nie jest. Słuchajcie, jeśli chodzi o wykonanie, wadą tutaj jest to, że musiałem sobie namalować mazaczkiem sobie musiałem namalować to, gdzie jestem na gałce. Natomiast jak widziałem na stronce producenta na Facebooku, to mają tą kropeczkę, no po prostu ja dostałem taki bez kropeczki. Więc to tutaj taką wadą. Wadą tego efektu zdarzyło się coś takiego, że na przesterze w pewnych momentach słychać tutaj trzeszczący ten potencjometr. Kolejną wadą tego efektu moim zdaniem jest to, że proszę bardzo, warning, positive ground, use separate DC adapter, tak? I właśnie tutaj jest taka sprawa z tym, że ciężko jest to zasilić na przykład tym power supply od Joyo, gdzie mamy kilka wyjść. Ciężko jest to zasilić jakimś tam daisy chainem. Efekt wymaga osobnego swojego zasilacza. Dodatkowo jeszcze skorzystałem tutaj z 3 różnych zasilaczy. I no, na Joyo, jak był podłączony z różnymi innymi efektami na tej zasilce Joyo, jeśli tam coś się świeci tam na niebiesko, to jak był połączony z różnymi innymi efektami, to można zobaczyć, że jedna gałka, znaczy jedna ta, nie gałka, tylko jedna ta diodka sobie tam gaśnie w tym zasilaczu i po prostu no, nie można tego podłączyć razem w szeregu z jednej zasilki, nie można tego podłączyć na daisy chainie. Na tym joyowskim nie buczał, ale no, mogłem tylko wykorzystać jedno wyjście z 8. Na jakimś tam dodatkowym, który mam gdzieś tam wpięty, strasznie buczał, na jeszcze z jednym nie buczał, więc po prostu jest dosyć wymagający, jeśli chodzi o zasilanie. Nie wiem, czy można go zasilić baterią, nie rozkręcałem tego efektu, wam powiem szczerze. Może by spróbować, może tam jest wejście na baterię i wtedy może można to jeszcze baterią. Ale w pedalboardzie raczej używa się zasiłek i raczej używa się zasiłek z daisy chainem, jakichś tam wspólnych, dzielonych, więc słuchajcie, no tak trochę słabo, no. Zajebiste brzmienie, zajebiste wykonanie, rewelacyjny jest wykonany ten efekt, nie ma tutaj żadnego malowania na tym, wszystko jest tak jakby chyba kwasem wypalany, czy jakoś tak, nie wiem jak to jest, powiem, że jak się tego dotyka, to wszystko to jest takie w 3D, wiecie. Naprawdę rewelacyjny jest ten design, wygląda na taką konkretną ręczną robotę, zresztą jest to ręczna robota, handmade, butikowy efekt. No ale to, że właśnie nie można go zasilić po prostu z zwykłymi zasilkami, tylko w jakiś tam sposób jest on wymagający, jest w nim ciekawy moim zdaniem, na tyle, że też tak o. Wygląda w środku tak i można sobie wsadzić bateryjkę. Więc jest ok, tutaj wszystko jest tak ładnie porobione, że o, proszę bardzo, mamy tutaj alfę, czyli bardzo dobre podzespoły są wstawiane. No i tak to właśnie wygląda, można zrobić bateryjkę na bateryjce, słuchajcie, nie sprawdzałem sobie to na zasiłce. Efekt jest polski, efekt jest wykonany ręcznie, efekt jest naprawdę warty zainteresowania, efekt jest naprawdę warty tego, żeby go sobie sprawdzić, żeby sobie go obrukać. Efekt jest robiony na zamówienie. Poza oczywiście tym efektem firma robi wzmacniacze, firma robi jakieś inne efekty i w ogóle różne rzeczy na zamówienie. Powiem, że serwisują też pewne sytuacje, więc jeśli szukacie kogoś, kto naprawi piece czy coś, to może się pewnie też odezwać, też pewnie pomogą. Słuchajcie, efekt na pewno wielu osobom grającym, jak mówię, bluesa, grającym rocka czy nawet metal spokojnie się przyda i można go sobie wstawić w pedalboard. Jak on gra, to sobie możecie usłyszeć. Jak wspominałem już wcześniej, słuchajcie, test ten będzie długi, bo tam dużo różnych brzmień. Wykorzystuję czyste, przesterowane z Marshalla, wykorzystuję crunche z Marshalla, ale też wykorzystałem, nie bym sobą, gdybym nie wykorzystał 2 efektów od Joyo, co najmniej. Jak wiecie, jestem fanem, maniakiem efektów Joyo i będę propagował efekty Joyo jak mogę i kiedy mogę, bo naprawdę są fajne, więc przy okazji trackestu właśnie Tony Meganza jebany postanowiłem, że też wykorzystam sobie do tego Marshalla, którego już znacie, 2 zupełnie inne brzmienia, które też się zmieniają w kwestię Marshalla, czyli po prostu o, czyli po prostu wziąłem na warsztat również, co zobaczycie oczywiście, Orange Juice i Russian Train z serii Iron Man. efekty od Joyo i te efekty wykorzystałem również na samym końcu filmiku, sobie można sobie sprawdzić, jak to tam zagrało i jak to wszystko się połączyło. Moim zdaniem bardzo fajnie i naprawdę też fajnie podbija i można dobrą moc z tych dwóch efektów nagle wyciągnąć, dobrego drive'a. No i ten boosterek jest fajny, jak już szuka boosterka, to polecam zwrócić uwagę na Tony Meganza, bo jest naprawdę dobry. I tak samo jak kable Red's Music, których używam od jakiegoś czasu i które już znacie. Tak samo ten jest zrobiony w Polsce, więc popierajmy polskie produkty. Exala już nie ma, chciał się rozwinąć, a rozwijają się takie różne małe manufakturki i bardzo, bardzo fajnie. No. Oczywiście Marshall, oczywiście Shure SM57, oczywiście Comto Power Break, jak mówię, kable Red's Music, tam dwa efekciki od Joyo i główny dzisiaj bohater Tony Meganza, jebany. Zapraszam Państwa do odsłuchania i pozdrawiam jeszcze raz Mrogaczka i pozdrawiam oczywiście tutaj Tomka, który te efekty robi, który mi je przysłał, i bardzo dziękuję za to, że mogłem przetestować dla wszystkich fogowiczów i dla wszystkich tutaj, którzy oglądają, być może po raz pierwszy dzięki temu filmikowi, filmiki o gitarach, mogłem przetestować ten efekt i możecie sobie teraz już się dowiedzieć, jaki on jest. Dobra, już nie pitule, nie pierdolę, jebany. Dobra, witamy już w części próbkowej. Wbrew temu, co powiedziałem, to tutaj nagrywam na gitarze Marek Witkowski. Ręczna robota z lat 90. Polska gitarka pożyczona na jakiś czas do testów. Możecie ją sobie również obejrzeć też na filmikach o gitarach, więc tutaj taki Marek Witkowski. Jest układ HSS, więc możemy się pobawić. Zobaczymy, jak może mi starczy czasu, to może jeszcze dogram próbkę również na tym obiecanym Gibsonie z P90, co tam jest po prostu mówione. W każdym razie zaczynamy od kanału czystego. Na razie mam wzmacniacz nierozkręcony tak bardzo mocno, bo ten booster na kanale czystym w pewnym momencie naprawdę daje dużego kopa i naprawdę skok głośności jest bardzo, bardzo konkretny. Jak usłyszycie, potem sobie przejdę na kanał Crunch z Marshalla i potem sobie przejdę na kanał Lead z Marshalla i podopalamy takie kanały. Na kanale Lead sprawdzimy sobie, jak działa potencjometr, jak to wszystko brumi. Na kanale Crunch również sobie to sprawdzimy, gdyż na kanale czystym tych brumów tutaj nie ma. Już jakieś tam sytuacje mogą się pojawić na kanałach przesterowanych. Jak mówię, druga część próbki będzie na efektach tutaj Joyo. Joyo możecie sobie kupić, to jest 15% zniżki w hurtowni muzycznej.pl. Zapraszam. Ja mam je właśnie od nich na przykład i dlatego właśnie tutaj mówię, że też możecie od nich je mieć. Dobra, jedziemy już tutaj z tym kokserem. Podłączam tutaj Shure SM57 i jedziemy. Dobra, przełączyłem teraz na kanał Marshalla crunchowy, czyli tutaj podbijamy sobie crunchek, czyli robimy na przykład, dopalamy właśnie 800 tutaj TSM, a tutaj dopalamy właśnie tym boosterkę. Na początek sprawdzam na wyciszonym instrumencie po prostu, jak sobie pracuje potencjometr, jak tutaj się dotyka wszystkiego, jak to wszystko tam działa, czy buczy, czy nie buczy, no, a potem już pogramy. Dobra. No i idziemy tak samo z testem sobie, teraz kanał przysterowany z Marshalla, więc dopalamy już właściwie dość konkretny przester, dodatkowo jeszcze tutaj jakimś tam boosterem. Taki booster to po prostu taka dodatkowa gałka głośności więcej, do 11, słuchajcie. Czasem trochę za bardzo krztusi już, na przykład nawet ten kanał Crunch tam trochę był za bardzo taki zabrudzony, zakrztuszony i robiło się tak fuzowato brudno, a po prostu do pewnego momentu zajebiście on to wszystko podbija, więc sobie możecie to, myślę, całkiem ładnie porównać. Zaczynam z powrotem od tego samego, czyli na kanale takim przesterowanym, gdzie jest duży gain i gdzie naprawdę wszystko zbiera i każde brumy i każde szumy słychać. Jak ten efekt się zachowuje w tym momencie i jak tam pracują te potencjometry. No jak już słyszeliśmy, trochę tam trzeszczy ten jeden potencjometr, jest taki DJ-owaty trochę. Jak słyszycie, można go też wykorzystać jako taki właściwie antybooster, bo gdzieś mniej więcej od tego momentu dopiero jest równy sygnał i taki podbijany jest, a tak tutaj właściwie troszeczkę się tak ścisza i właściwie to można go też wykorzystać, jak mówię, jako antybooster, czyli wykorzystać sobie takie brzmienie zamelowane gdzieś tam jakieś po mellow takie, jeśli jest nam potrzebne, to sobie wtedy robimy na przykład tak troszeczkę ten. teraz to się nagrywa tutaj tym mikrofonem z kamerki, więc głośno wam poszło. Przepraszam, zapomniałem, ale po prostu zamiast ciszania gałeczką, to można sobie zrobić to też takim boosterkiem. Dobra, słuchajcie, czeka nas jeszcze test teraz, za chwileczkę sobie posłuchacie Gibsona z efektami Joyo na szybko, no i jeszcze przetestujemy na samym końcu, sprawdzimy jak on tam pracuje z tymi różnymi zasilaczami, więc taki kompleksowy test, może wyjść trochę długi, no ale po prostu, no cóż, tak to już jest na filmikach o gitarach, robimy to jak najbardziej kompleksowo, zresztą właściwie jakbyście ogrywali sobie przecież taki efekt i poszlibyście sobie do sklepu go ogrywać, to nie ogrywalibyście go 5 minut, tak jak trwa próbka na YouTubie, taka typowa, jakaś standardowa, tylko byście siedzieli, kombinowali, przemieniali, zamieniali, tutaj nacisnęli coś tam, no i zajęłoby to wam może czasami nawet i godzinę, więc mniej więcej na tej zasadzie są też kręcone filmiki o gitarach, po prostu, no nic tam nie wycinam, nic nie kombinuję, tak jak spontan, no pełen spontan, tak jak sobie poszedł potestować do sklepu, to tak tutaj to nagrywam. Dobra, zmieniam gitarę, jak mówię, z Witkowskiego, piękna polska stara gitarka, na trochę nowszą, na Gibsona, tam mam P90 pod gryfem i pobawimy się teraz jeszcze Meganzą i Joyo. Dobra, zmieniłem gitarkę, mamy Gibsona, pickup gryfowy P90, jebany od Tony Meganza i sobie przetestujemy tak, 80 drive, wszystko na małych gainach, 80 drive, husky drive, Russian chain, czyli od Voxa, czyli symulacja Voxa i Orange, czyli symulacja Orange'a, husky drive to jest OCD, a 80 drive jeszcze nie doszedłem do tego, czym jest. Więc to tak, zaczynamy od 80 drive, brzmi samemu brzmi tak. Sobie sprawdzajcie już, tutaj podłączam mikrofona. szybko jeszcze przejdziemy przez wszystkie kanały z Marshalla na P90. I ostatni szybciutki test, kanał przesterowany na humbuckerze i włączymy sobie Meganzę. No i na koniec sprawdzimy sobie, jak Tony Meganza współpracuje nasz jebany tutaj z różnymi zasiłkami, słuchajcie. Więc producent, jak już wiecie, pisze o tym, że nie wolno tutaj używać ani żadnych daisy chainów, ani żadnych łączonych zasilaczy, ani niczego takiego, po prostu tylko i wyłącznie jakiś tam osobny zasilacz. Co się dzieje, jak podłączymy jakiś inny zasilacz? Proszę bardzo, tutaj mój power supply 8 wyjść i, szanowni Państwo, w momencie podłączenia tego efektu, no nie, no niby tutaj działa. To dlaczego nie? Wcześniej mi nie działał, to ciekawe. A poczekajcie, bo jeszcze sprawdzimy sobie w połączeniu, nie róbcie tego w domu. Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj w połączeniu, jak miało zagrać. O, i proszę bardzo, już się sekcja wyłączyła, już efekt się nie da włączyć po połączeniu tego z innymi efektami, czyli jakoś tutaj jest rozwiązana w ten sposób masa, że nie można tego wykorzystać, gdyż jak widzicie, po włączeniu tego z innym efektem wyłącza nam się tutaj światełko. O, widzicie, tutaj jest takie światełko. Czekajcie, tak wyżej. Widzicie, tutaj to światełko od tego zasilania zgasło, a w momencie, kiedy sobie to odłączymy i podłączymy, nie wypinajcie tak kabli, jeśli sobie to już podłączymy w ten sposób, to nam to światełko z powrotem się zapala, czyli ta masa nam się nie zwiera, czyli nie można użyć jednego zasilacza razem z tym do kilku różnych efektów. Efekt musi być oddzielony swoim zasilaczem. W tym momencie jest podłączony do tego power supply 2 od Joyo, który już znacie. Włączam kanał, jest na kanale Crunch. O, tutaj trochę są, tutaj jest trochę brumu. Słuchajcie go sobie. I przełączam na kanał lead. Pojawia się taki... Pojawia się takie brumienie, ale no słuchajcie, to jest tak, no to jest rozkręcone to teraz na maksa. Zobaczymy jak ściszę, czy też tak będzie. O, widzicie, już nie ma. Teraz tak bardzo. No i rzeczywiście no, każdy efekt zawsze trochę tam jakiegoś gdzieś szumu doda. To wszystko właśnie jakość efektu zależy od tego, czy dodaje go dużo i czy dodaje go w jakiejś takiej częstotliwości, że przeszkadza. Słuchajcie, no nic, jedziemy dalej. Tutaj się zaczynają te brumienia. Jesteśmy na całkowicie wyciszonym sytuacji, na wyłączonym... O, może tak by to zrobić. Na ściszonej gitarze. Jeszcze teraz. Nic, no zwieram tutaj masę. I jest po prostu tak... Jakby sobie włączyć gitarę ściszoną, włączę tutaj do gitary i ściszę. O, na ściszonej gitarze tak teraz działa, więc... To już wcześniej było na włączonym boosterze. No nie generuje jakoś tak specjalnie na tym kanale nic z tego zasilacza. Brumu. Sprawdźmy sobie inny zasilacz. Tutaj na przykład mam taki z daisy chainem. Takiego z daisy chainem też już nie możemy użyć, bo też nam się zebrze ta masa, no ale ja już mam go, no właściwie mogę rozpiąć. No okej, wypinam ten daisy chain, proszę bardzo. O, i słyszycie, już tutaj pojawia się brumienie nawet oczy. I ten zasilacz już do tego efektu, no nawet na czystym kanale jest brum. Słyszycie ten brumik, nie? Właśnie, czyli ten zasilacz całkowicie nie daje rady z tym. Ten zasilacz nie daje rady z tym efektem zupełnie. No i efektach pracuje spoko, a na tym jakoś nie chcę. Sprawdźmy teraz jeszcze tutaj kolejną zasiłeczkę. Ten sam bajer nawet tutaj nam nie chce zgasnąć. Nawet nam tutaj nie chce zgasnąć lampka, więc to też nic dobrego nie wróży. Jak widzimy, efekt jest bardzo, bardzo czuły, jeśli chodzi o zasiłki. Sprawdźmy jeszcze na CIOKSie. CIOKS równie dobry, jeden z najlepszych zasiłek, jakie w ogóle są. Zobaczmy jak sprawdzi się na CIOKSie. To jest naprawdę najwyższa klasa. Joyo Power Supply jest, myślę, że taką klasą średnią przez niepodzielenie masy, ale jest naprawdę dobrym zasilaczem do 8 efektów, do 7 efektów. O tyle taki CIOKS to już jest trochę poważniejsza sprawa i jest trochę cichszy, więc zobaczmy jak to działa. No rzeczywiście, tutaj szumów, brumów jakoś specjalnie nie ma. Ja mam gdzieś jakiś problem u siebie w torze sygnałowym, bo mi trochę zbiera radio, ale zawsze tak czasem gdzieś tak, jak się ma dużo kabli, takie czas na dużych gainach może się pojawić. No jak słyszymy, efekt ma ten taki DJ Gustafsson. DJ Gustafsson. Więc generalnie ma takie coś. Tony Meganza DJ. Ale już na tym CIOKSie nie broni, więc jest dosyć wymagający, jeśli chodzi, jak powiedziałem, o zasilanie. Zobaczmy sobie drugi tor z CIOKSa. O, proszę bardzo.